sztuczne lodowisko Toropol, czyli to miejsce, w którym się znajdujemy, i macie Państwo jakby wgląd na to, jak przebiegają tutaj prace. Będzie pierwszym miejscem, takim masowym punktem szczepień w województwie opolskim, który będzie funkcjonował do końca miesiąca jako tak zwany program pilotażowy. Kolejne masowe punkty szczepienia, będzie ich kilkanaście w województwie, zostanie otwartych na przełomie kwietnia i maja. Ideą punktów szczepień powszechnych jest to, żeby powszechnie szczepić, czyli żeby jak największa liczba w jak najkrótszym czasie naszych obywateli, naszego kraju została zaszczepiona. Dlatego ruszył pilotażowy program w 16 miejscach w całym kraju. Cieszymy się, że w województwie opolskim też jest taki punkt, i to w naszym mieście Opolu. Sama nazwa, punkt szczepień powszechnych. Zachęcamy wszystkich obywateli naszego województwa. Oczywiście jeśli ktoś przyjeżdża do Opola z różnych przyczyn, służbowych oczywiście przede wszystkim, również może się zaszczepić z innych województw, może się zaszczepić u nas na Toropolu, w Opolu. Także tutaj nie ma żadnych obostrzeń ani ograniczeń. Można się rejestrować na ogólnopolskim właśnie numerze 989 lub na portalu pacjent.gov.pl. Oczywiście proszę pamiętać, że jeżeli ktoś już jest zarejestrowany i jeżeli ten jego rocznik już jest, jak to się mówi, uruchomiony do szczepień, to może się przerejestrować. Może również zarejestrować się tutaj, jeśli zależy mu na tym, żeby po prostu szybciej się zarejestrować. Też taka była idea tego otwarcia. Pamiętajcie Państwo, że na dzień dzisiejszy szczepimy w Opolu i powiecie mniej więcej 1500-2000 osób dziennie. Tu nagle będzie plus 1800, także to naprawdę przyspieszy. Podczas rejestracji, tak do tej pory było, jest możliwość wyboru szczepionki. Niestety nie jestem poinformowany w tej chwili, jak będzie dokładnie wyglądało to w przypadku tych pilotażowych punktów szczepień powszechnych, ale jestem przekonany, że jeśli my będziemy mieli różny typ szczepionek, to też pacjent będzie mógł wybrać. Ale to właśnie na poziomie rejestracji, nie tutaj. Tutaj już przychodzi pacjent zarejestrowany i jest jemu przypisana konkretna dawka. Pamiętajcie Państwo, że to jest pewnego rodzaju dobro narodowe, ta szczepionka, i my nie możemy jej zmarnować, wyrzucić, wylać. W okolicy Toropolu będą służby pełnili policjanci w patrolach pieszych, to będą patrole mieszane wspólnie ze Strażą Miejską. Będą również patrole rajdujące, wszystko po to, aby zadbać o to, aby parking, który jest przy amfiteatrze, ten duży parking, ta płyta, aby była zabezpieczona dla osób na wyłączność, właśnie dla tych, które będą samochodami dojeżdżały. Natomiast apelujemy też do osób, które tymi samochodami będą przyjeżdżały na szczepienia, aby wyjechały troszeczkę wcześniej, aby znalazły sobie dogodne miejsce parkingowe, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której będziemy musieli odholować pojazd, bo kierujący zastawi wjazd do posesji. Oczywiście będziemy też podejmować ręczną regulację ruchem, w szczególności na tym skrzyżowaniu Barlickiego plac i tutaj Piastowska, w tych momentach takich, w których to natężenie ruchu będzie duże, tylko po to, aby umożliwić osobom, które wyjeżdżają ze szczepień, włączenie się do ruchu po prostu na ulicy Piastowskiej, która w godzinach szczytu jest obciążona, jest zakorkowana.